czyli system pieniężny, a stabilność makroekonomiczna. Tytuł referatu jest, jakby to powiedzieć, co najmniej bardzo ogólny, generalny, więc no nie zdołam oczywiście wyczerpująco omówić zagadnień systemu pieniężnego, stabilności makroekonomicznej i współzależności między systemem pieniężnym a stabilnością makroekonomiczną. Natomiast skupię się na pewnych elementach dotyczących teorii systemu pieniężnego i stabilności makroekonomicznej, szczególnie tych znanych z austriackiej szkoły ekonomii, konkretnie z austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. I skoncentruję się w tym referacie na dwóch szczególnie interesujących aspektach. Pierwszym, tak zwanych efektach Cantillona, i drugim na teorii kapitału i zależności struktury kapitałowej od stopy procentowej. Dlatego, że w tradycyjnym rozumieniu austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego, szczególnie tej autorstwa Friedricha Augusta von Hayeka, te dwa elementy, czyli efekty Cantillona i teoria struktury kapitału, są szczególnie ważne. Na początek sprawa samej stabilności makroekonomicznej. Stabilność makroekonomiczna może być rozumiana w bardzo różny sposób i przez teoretyków szkoły austriackiej jest rozumiana zupełnie inaczej niż przez mainstream, tak zwany, czy przez główny nurt, jeśli moglibyśmy użyć takiej generalizacji. To w przypadku mainstreamu stabilność makroekonomiczna jest zazwyczaj pojmowana w kategoriach jakiegoś indeksu czy jakiejś wielkości, która jest w miarę łatwa do zmierzenia, taka, która umożliwia pewien pomiar. No i dzięki temu pomiarowi umożliwia teoretyzowanie na temat tego, czy gospodarka jest stabilna makroekonomicznie, czy jest niestabilna. I tak na przykład w mainstreamie możemy mówić o stabilności zatrudnienia, powiedzmy o tym, czy gospodarka znajduje się w stanie pełnego zatrudnienia, czy nie. Możemy mówić o wzroście PKB, czy na przykład wzrost PKB mieści się w jakimś stabilnym trendzie, czy niestabilnie, bo gospodarka się tam przegrzewa, albo się nie dogrzewa, czy chłodzi, czy jak to się tam nazywa w popularnych prestidigitatorskich wersjach keynesizmu, czy innych przykładach, takich jak na przykład bilans płatniczy, trochę bardziej konkretna rzecz już, albo ogólny poziom cen, czyli ulubiony wskaźnik banków centralnych, ta koncentracja na ogólnym poziomie cen, jeśli poziom cen, czy też niektórych z teoretyków szkoły austriackiej, zwolenników teorii równowagi pieniężnej, tak, koncentrowanie się na pewnym jednym indeksie uśrednionym i stwierdzanie, że jak ten indeks sobie wędruje w taki, a nie inny sposób, no to gospodarka znajduje się w stanie stabilnym, a jak wędruje inaczej, to znajduje się w stanie niestabilnym. Więc podsumowując, w samym mainstreamie mamy bardzo makroekonomiczne podejście do stabilności makroekonomicznej i jednocześnie jest to takie podejście, które umożliwia, otwiera furtkę do dostosowania narzędzi pomiarowych. Natomiast w rozumieniu austriackim, jak większość pewnie ze słuchaczy wie, w rozumieniu austriackim, teoretyków szkoły austriackiej, stabilność jest pojmowana w sposób bardziej mglisty, bardziej mikroekonomiczny. Gdy mówi się o stabilności makroekonomicznej, to się cały czas stara odnosić do koncepcji mikroekonomicznych, a konkretnie do stabilności w strukturze produkcji, czyli wcześniejszych, późniejszych stadiów w tych słynnych trójkątach Hayeka i też później, jak zobaczymy, trapezach Rothbarda. Ale do samej struktury produkcji wrócimy zaraz. Najpierw sprawa efektów Cantillona i następców Richarda Cantillona w teoretyzowaniu na temat wpływu systemu pieniężnego na realną gospodarkę. Zgodnie z Old Chicago School, z chicagowską szkołą, pieniądz jest wynalazkiem, może nie jest to za mocno powiedziane, pieniądz może być wynalazkiem neutralnym. Przy przyjęciu pewnych sztywnych, nierealistycznych założeń, pieniądz możemy traktować jako neutralny, to znaczy taki, który nie ma wpływu na gospodarkę realnego, że jest takim welonem przykrywającym realną sferę gospodarczą, który tylko umożliwia realizację transakcji, które byłyby dokonywane jak gdyby w warunkach jednego wielkiego barteru. Ilościowa teoria pieniądza o tym, że pieniądz jest neutralny, inspiruje się takim słynnym przykładem Davida Hume'a, wybitnego teoretyka
ekonomii, w zasadzie takiego pierwszego w nowożytnej, który przedstawił tą ilościową teorię pieniądza, o tym, że jak rośnie ilość podaży pieniądza w obiegu, na przykład wróżka schodzi na ziemię z jednego dnia chodzi wróżka na ziemię i pomnaża, na przykład dwukrotnie zwiększa podaż pieniądza, no to czy gospodarczo, czy realnie bylibyśmy w jakiś sposób bogatsi? Nie, bo po prostu wszyscy mieliby dwa razy więcej pieniędzy i ceny byłyby dwa razy wyższe. W związku z tym realna gospodarka w żaden sposób nie została, funkcjonowanie realnej gospodarki w żaden sposób nie zostałoby zakłócone taką zmianą, prawda? Więc mogliśmy powiedzieć, że podsumowując ilościowo teorię pieniądza, jak uczymy się jej na studiach, chociaż zdaje się, że nawet jej już teraz nie uczymy, zwiększenie podaży pieniądza po prostu zwiększa ceny, zgodnie z tym modelem Humeowskim. Natomiast ten model, który potem się pojawia też w teoretyzowaniu dwudziestowiecznych monetarystów czy zwolenników ilościowej teorii pieniądza, oczywiście jest obarczony bardzo ważnymi założeniami i to są takie trzy istotne założenia. Mianowicie do neutralności pieniądza, do braku wpływu ilości pieniądza w obiegu na sferę realną musi dojść przy tak naprawdę trzech założeniach. Pierwsze założenie to jest oczywiście założenie o równomierności przyrostu, czyli w tym słynnym helikopterze, przykład helikoptera, którym posłużył się Friedman w artykule, który potem raz zacytował Ben Bernanke i teraz wszyscy się na nim wyżywają, nazywając go helikopter Ben. Nie wiedzieć dlaczego, bo przecież on się nie bawi w helikopter, tylko pieniądze przyrastają w systemie gospodarczym nierównomiernie, więc to powinien być nie helikopter Ben, prawda, a nie helikopter Ben. Więc pierwsze założenie to jest to założenie o równomierności przyrostów, czyli o tym, że podaż pieniądza wszędzie w takim samym stopniu przyrasta w gospodarce w momencie, gdy taka wróżka się pojawia, bądź gdy pojawia się dobry Ben. Ta równomierność oznacza, że podwojona jest ilość pieniądza zarówno w portfelu jednej osoby, jak i w skarpetce drugiej osoby, jak i na depozycie trzeciej osoby, więc to jest dokładnie taki sam przyrost. Drugie założenie to jest założenie o pełnej informacji. Niekoniecznie doskonałej, ale pełnej. Czyli takiej sytuacji, w której w zasadzie wszyscy ludzie są poinformowani o tym, że taka wróżka schodzi, więc zdają sobie z tego sprawę. Co więcej, są również poinformowani o tym, że wszyscy w takim samym stopniu mają zwiększone salda gotówkowe, czy zwiększoną podaż pieniądza, która znajduje się w ich posiadaniu, w takim samym stopniu. Tak? Więc to jest taka pełna informacja. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze trzecia kwestia, mianowicie kwestia pełnej informacji, która się cofa w czasie, co już w ogóle jest karkołomnym zadaniem. O co chodzi z pełną informacją cofającą się w czasie? Mianowicie nie tylko przyrosty muszą być równomierne, nie tylko muszą wszyscy sobie zdawać z tego sprawę, że są równomierne, ale na dodatek ta informacja w momencie zwiększenia podaży pieniądza musi się cofnąć na wcześniejsze decyzje, które były podejmowane przez podmioty gospodarcze. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład 5 lat temu podpisywał kontrakt 10-letni, no to już w momencie podpisania kontraktu musiał zdawać sobie sprawę z tego, że za 5 lat zejdzie wróżka i równomiernie zwiększy podaż pieniądza w obiegu wszystkim w takim samym stopniu, tak żeby to uwzględnić w swoich kontraktach, które zawiera. Więc jak gdyby nie tylko wszyscy musimy sobie zdawać z tego sprawę, ale jeszcze na dodatek musieliśmy sobie zdawać z tego sprawę wcześniej, zanim to się stało. Tak? Więc to jest kolejne dosyć sztywne założenie w tej teorii neutralności pieniądza. Dlatego tak naprawdę jedyny pieniądz neutralny w realnej gospodarce, w historii, który kiedykolwiek się pojawiał, albo bliski neutralności powiedzmy sobie, to jest taki pieniądz, który jest denominowany lub renominowany. Czyli w sytuacji, w której następuje zmiana starych pieniędzy na nowe, w której prawa legalnego środka płatniczego określają, że dotyczy to wszystkich kontraktów, także kontraktów, które były zawarte w przeszłości, także obciążeń hipotecznych i wszystkich innych zobowiązań, które się pojawiły w gospodarce, które będą obowiązywać też po zmianie ilości pieniądza w obiegu. Dlatego efekty Cantillona, chociaż sam Cantillon w swoim dziele, warto zajrzeć tak a propos Cova Douglasa, dobrze patrzeć do samego źródła, to u samego źródła, u Cantillona, tam te efekty są przedstawione przede wszystkim w aspekcie wpływu pieniądza do gospodarki. To znaczy, tam pojawia się przykład kopalni złota, złoto jest wydobywane, właściciele otrzymują złoto, zwiększają swój dochód, dochód jest wydawany na specyficzne dobra, rosną ceny tych dóbr, rosną dochody tych, którzy je sprzedają i tak stopniowo pieniądz przepływa przez gospodarkę i podnosi ceny powoli, nie wszystkie naraz. Pełny efekt jest osiągalny dopiero po jakimś czasie, jak sugerują opracowania banków centralnych, dopiero po półtorej roku, dwóch latach.
I to są tak pojmowane efekty Cantillona, ale patrząc na pozostałe założenia, tak naprawdę powinniśmy rozszerzyć ten wpływ zakłóceń pieniężnych na sferę realną. Mianowicie efekty Cantillona czy zakłócenia pojawiają się, gdy jedno z tych trzech założeń nie zostanie spełnione. Czyli na przykład kontraktów przeszłych nie da się idealnie renegocjować, czyli nie ma pełnej informacji, która się doskonale cofa w czasie. Po drugie, ludzie nie mają dostępu do pełnej informacji, więc nie zdają sobie sprawy z tego, że taki przyrost podaży pieniądza nastąpi, albo nie zdają sobie sprawy z tego, że wszystkim nastąpi w takim samym zakresie. No i trzecia sprawa, najważniejsza tak naprawdę, czyli kwestia, że pieniądze otrzymują nieliczni, czyli jak są wykreowane nowe pieniądze przez system bankowy czy przez bank centralny, jak kto woli, to te pieniądze wpływają do gospodarki nierównomiernie. Gdy któreś z tych trzech założeń jest niespełnione, to tak naprawdę pieniądz jest już w tym momencie nieneutralny. I dlatego szkoły makroekonomiczne zajmują się nieutralnością i tak naprawdę te wszystkie trzy założenia o tym, kiedy model Huma jest niespełniony, tymi trzema założeniami zajmują się różne szkoły makroekonomiczne. Na przykład pierwszym, czyli kwestią tego, że kontraktów przeszłych nie da się idealnie renegocjować, pierwszym zagadnieniem zajmuje się szkoła nowokeynesowska. Drugim założeniem o tym, że ludzie nie mają dostępu do pełnej informacji, zajmuje się na przykład nowa szkoła klasyczna o niespodziankach pieniężnych. Jesteśmy zaskoczeni, nie mamy informacji. A trzecim założeniem właśnie zajmuje się szkoła austriacka. Więc mamy analizę nowokeynesowską, która skupia się na pierwszym założeniu, analizę nowoklasyczną, która się skupia na drugim i austriacką, która na trzecim się skupia trochę, też na pierwszym powiedzmy. I na drugim w sumie też. Jak wygląda austriacka analiza efektów Cantillona? Tak jak powiedziałem, jest bezpośrednio inspirowana pracą Richarda Cantillona, czy Cantillona, jak mówi Hulsman. Czyli pieniądze wpływają do gospodarki, zwiększają dochody właścicieli kopalni na przykład, te pieniądze są wydawane, podnoszą stopniowo ceny. Więc mamy tutaj do czynienia z takim swoistym dominem, prawda? Takim efektem domina, że pieniądze są otrzymywane przez pierwszych ludzi, którzy następnie je wydają, podnoszą ceny beneficjentów tych kolejnych wydatków i tak stopniowo pieniądz przepływa sobie przez gospodarkę. Więc moglibyśmy mówić, że w pewnym sensie takie równanie Fischera, tak, takie, że po prostu strumień pieniądza natychmiast rośnie i dlatego rosną ceny, jest zastąpione z takim zdezagregowanym dominem Rothbarda. Pchamy domino w jednym miejscu i pieniądze stopniowo się rozchodzą i jak gdyby korzyści rozchodzą się za pieniądze w gospodarce. Tak to jest przynajmniej, tak można to interpretować z opisu, który się pojawia w wielu opracowaniach, szczególnie w tym opracowaniu Gold, tak, Gold, People, Banks, tak, ta książka, Złoto, Banki, Ludzie, krótka historia pieniądza. Tak to jest szczególnie przedstawiane, że to się rozchodzi jak gdyby tak jak woda, prawda? Woda wpływa w jednym miejscu i podnosi stopniowo poziomy po kolei, tak, aż następuje wyrównanie. Dlaczego trzeba być, to znaczy sama ta konstrukcja teoretycznie oczywiście może działać w taki sposób, ale w praktyce tak wcale dziać się nie musi, bo mamy tutaj do czynienia z pewnym mechanicyzmem tego lagu, tego opóźnienia, prawda? Bo mamy takie jak gdyby implicyte założenie, owszem, pierwsi otrzymujący pieniądze są tymi, którzy korzystają, ale już drudzy, którzy je otrzymują, niekoniecznie. Prosty przykład, w momencie, gdy mamy już bańkę na rynku nieruchomości i kreację pieniądza, to wcale ten, kto już dostanie kredyt wykreowany przez banki, niekoniecznie musi się okazać beneficjentem jako drugi otrzymujący nowo wykreowane pieniądze. Prawda? Więc wcale nie musi być tak, że przepływ pieniądza jest siłą determinującą, tą sprawczą, która sprawia, że gospodarka podąża za podażą pieniądza. Może być tak, że dostosowania następują w inny sposób. I na przykład ceny mogą się podnieść już przed tymi wydatkami, więc jak gdyby to rozpływanie się pieniądza nie musi dokonywać się w taki automatyczny sposób. Oprócz tego dostosowania cenowe mogą się przenosić bez realnego wędrowania pieniądza i dojścia pieniądza w dane miejsce. O co chodzi? Chciałem to narysować, ale chyba lepiej wyjdzie mi, jak powiem. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy dzisiejszy system bankowy, mamy pewną podaż pieniądza w obiegu i system bankowy kreuje nową ilość środków zapłaty i przeznacza je na
na inwestycje, czy przeznacza je na kredytowanie dodatkowych przedsiębiorców. W efekcie stopa procentowa oczywiście zostaje obniżona na rynku, bo jest więcej zasobów, w cudzysłowie oszczędności w systemie bankowym do rozdysponowania, w związku z tym stopa jest obniżona. Z tym, że... Ja nagram nadzór, czyli oglądam na prezentację. Aha, to miło. Zgubiłem wątek aż. Stopa procentowa, dziękuję. Stopa procentowa zostaje obniżona pod wpływem ekspansji pieniężnej, ale o ile sama stopa procentowa zaprasza marginalnych przedsiębiorców, których projekty wcześniej były nieopłacalne, i to oczywiście jest wpływ realny, ale nie musi być tak, że te nowo wykreowane pieniądze akurat dostaną ci marginalni przedsiębiorcy, którzy zostali zaproszeni niższą stopą procentową. Ponieważ pieniądz jest homogeniczny, przynajmniej zgodnie z definicjami, jakie stosujemy, więc jeden depozyt jest tym samym co drugi depozyt, no to jak gdyby ten nowo wykreowany depozyt, akurat ten, który był wykreowany, może akurat trafić do przedsiębiorcy, który i tak by otrzymał kredyt przy wyższej stopie procentowej. Natomiast tamten niewykreowany, który jest na przykład efektem lokaty czy oszczędności ludzi i kapitału, który i tak zostałby zaoszczędzony, właśnie ten niewykreowany w cudzysłowie trafi do przedsiębiorcy, który jest tym submarginalnym, który został zaproszony niższą stopą procentową. Czyli jak gdyby z punktu widzenia zakłócenia rynku stopy procentowej nie jest istotne dokładnie, który pieniądz był wykreowany, bo wszystkie pieniądze są jak gdyby traktowane tak samo, więc nie można powiedzieć, że to rozprzestrzenianie się korzyści jest dokładnie wędruje za pieniądzem w gospodarce. Tak więc Cantillon we współczesnym systemie. Podsumowując, efekty Cantillona mogą przybierać bardzo różne formy w świetle tych trzech sztywnych założeń i dokładna analiza tych efektów, tego jakie były wpływy, po prostu wymaga dokładnej analizy, mówiąc tautologicznie. We współczesnym systemie bankowym główny efekt Cantillona to są właśnie obniżone stopy procentowe i to jest tak naprawdę ważniejsze niż samo skupienie się na tym, które pieniądze zostały wykreowane. I same niskie stopy, też to należy podkreślić, same niskie stopy nie są wystarczające do stworzenia takich efektów. Tak? To też nie jest tak, że same niskie stopy od razu muszą powodować wystąpienie szkodliwych efektów Cantillona. To już są trochę meandry teorii cyklu. No bo same niskie stopy mogą być co najwyżej prezentami. Tak? Jeżeli ktoś rozdaje swój kapitał, to krótko mówiąc ma stopy procentowe 0%. Nie, nawet nie. Minus 100%. Tak? Jeszcze niższe są te stopy procentowe, a to niekoniecznie musi w jakiś sposób być destabilizujące dla systemu pieniężnego. Podobnie w momencie, gdy mamy system standardu złota, na przykład 100% albo 95% standardu złota, nowo wykreowane pieniądze też powodują jakieś efekty Cantillona, też zmieniają strukturę cen i to nie musi oznaczać, że są to zmiany niestabilne, więc dokładny wpływ tego, jak działają efekty Cantillona, po prostu wymaga zbadania empirycznego tego, w jaki sposób wpływają one i na strukturę cen, i na zachowania podmiotów gospodarczych. Teraz jak to się ma do struktury produkcji? Mamy strukturę produkcji, słynne trójkąty Hayeka, przedstawione w taki oto sposób, prawda? Mamy krótszą strukturę produkcji, więcej zasobów znajduje się bliżej, tutaj mamy konsumpcję, prawda? To jest sektor konsumpcyjny, tu mamy sektory inwestycyjne i stopniowo, tak przetwarzając zboże, mąka, chleb, na końcu konsumpcja, gdzieś tam w jakimś molu, a wcześniej stadia wcześniejsze. I przesunięcie, na przykład wydłużenie struktury produkcji następuje w taki sposób, że więcej zasobów trafia w wcześniejsze stadia kosztem niższej konsumpcji. Więc zwiększając oszczędności, obniżamy stopy procentowe i to powoduje, że w wyniku obniżki stóp procentowych struktura produkcji się wydłuża. Jakie można zastrzeżenia, to za chwilę tu podsumowanie, także mamy wcześniejsze, późniejsze stadia produkcji. Druga ważna sprawa, mamy tutaj tak naprawdę analizę realną, a nie pieniężną, bo mówimy tak naprawdę w kategoriach czasu, że czas produkcji jest dłuższy. Tak w tym przynajmniej ujęciu, które tutaj jest zaprezentowane, tak nie zawsze się działo, bo jak otworzymy
Price and Production Hayeka. Hayeka. Zawsze mi się myli, mówię Hayeka, się ze mnie śmieją, ale teraz mi się jeszcze nieraz nie zdarzyło pomylić. Mamy Price and Production Hayeka. Na jego rysunkach tam pojawia się analiza pieniężna też, natomiast w takim ujęciu bardziej tym kojarzonym z Pure Theory of Capital, czyli późniejszymi pracami, mamy raczej przedstawienie takie realne, że po prostu jest wydłużenie procesu produkcji. I mamy analizę realną, niepieniężną. I mamy tutaj czas, a nie stadia. Czyli nie mówimy o stadiach rozumianych jako przedsiębiorczy podział pracy na rynku między różnymi sektorami, które półprodukty sobie nawzajem sprzedają, tylko raczej mówimy o tym, że proces staje się dłuższy czasowo. Więc jakie mamy problemy z trójkątami? Po pierwsze, zaczynają się za wcześnie. Zaczynają się w zerze. A tak naprawdę nie powinny się zaczynać w zerze, tylko powinny się zaczynać gdzieś wcześniej, bo proces produkcji gospodarczej zaczyna się od jakiegoś strumienia wydatków. Nie zaczyna się od momentu zerowego, tylko zaczyna się od strumienia wydatków. I jak popatrzymy na Price and Production właśnie Hayeka, to o czym mówiłem, to jego na rysunku tak naprawdę nie ma jeszcze trójkątów, tylko jest właśnie diagram nie zaczynający się od zera, tylko zaczynający się już od pewnych wydatków. To by oznaczało, że nie mamy trójkątu, tylko tak naprawdę trapez. Takie trapezy pojawiają się w Many Economy and State'u Rothbarda. Więc te trójkąty zaczynają się za wcześnie. Poza tym za bardzo abstrahują od zmian technologicznych. Co to znaczy? Długość procesu produkcji, rozumiana jako długość, jako czas, który zajmuje nam wytworzenie danego dobra, była, jest i będzie zawsze inna w każdym momencie. To jest ten odwieczny problem bombawerka, który się zastanawiał nad długością procesu produkcji, czy można mierzyć obiektywnie długość procesu produkcji. Skoro powiedzmy ktoś bierze akurat młotek, czy jakiś taki pramłotek z czasów Cesarstwa Rzymskiego i próbuje nim wbijać buź. Czy tak naprawdę mamy do czynienia z bardzo długim procesem produkcji, bo ten młotek akurat był wytworzony ileś tam tysięcy lat temu, czy bardzo, bardzo dawno temu. Więc mamy zawsze pewien problem z tą obiektywizacją i próbą określenia, czy rzeczywiście możemy mierzyć czasowo długość procesu produkcyjnego, że jakieś procesy są dłuższe bądź nie, ponieważ te procesy produkcji zawsze się wiążą z ciągłymi zmianami technologicznymi i przetasowaniami w strukturze kapitału, to takie zadanie wydaje się dosyć karkołomne. Israel Kitzner w jednej ze swoich odpowiedzi na krytykę tej teorii kapitału Hayeka odpowiedział, że tak naprawdę nie da się stwierdzić, broniąc takiego tradycyjnego ujęcia, że tak naprawdę nie da się stwierdzić, że czy jakaś struktura produkcji się wydłuża bądź skraca, tak naprawdę nie zauważając, że w ten sposób oddaje jak gdyby pole przeciwnikowi. I trzecia jeszcze istotna sprawa, mianowicie w tych trójkątach Hayeka powinniśmy uwzględniać przede wszystkim podział pracy. To znaczy właśnie stadia, a nie czas. I aspekty pieniężne, czyli strumienie kapitału. Tak jak to było w Price and Production, czyli pewien strumień wydatków na pierwszym etapie, strumień wydatków na drugim, kupujący przetworzone produkty wcześniej, dodający jakąś wartość dodaną i następnie przekazujący je dalej, aż do finalnej konsumpcji. I to ujęcie byłoby bliższe realnej analizie, po pierwsze dlatego, że uwzględniałoby właśnie strumienie kapitałowe kierowane na poszczególne stadia, a po drugie mówiłoby o stadiach, czyli o przedsiębiorczym podziale pracy między alokującymi kapitał, a nie o jakimś mgliście rozumianym procesie produkcji w kategoriach czasowych, że nie wiem, drzewko sobie rośnie przez 10 albo 20 lat. Też częściowo by to rozwiązywało trochę na marginesie problemy związane z debatą między Bombawerkiem a Clarkiem, to na marginesie. No i rozwiązaniem tych problemów jest, jak już wcześniej zaznaczyłem, zastosowanie trapezu Rothbarda zamiast trójkątów Hayeka. Tutaj szczególnie ważne są w ostatnim czasie dwie prace. Jedna praca to jest praca Ktoś wie, jak to się czyta? Z 2007 roku. A druga praca Zmana z 2011. Jeszcze to jest working paper, jeszcze nie opublikowana. Mianowicie analiza struktury produkcji w kategoriach pieniężnych
właśnie nierealnych. I przy świetnym założeniu, jestem fanem w ogóle tego założenia, bardzo mi się podoba to założenie, stałej podaży pieniądza. To jest takie dosyć wygodne założenie, które pozwala nam wyłapać zależności, tak oceteris paribusowanie ilości pieniądza w obiegu i zastanowienie się, jak wyglądają trade-offy, tak, czyli wymienność między poszczególnymi decyzjami w systemach gospodarczych. Więc zakładamy stałą podaż pieniądza. Na przykład zakładając stałą podaż pieniądza, można bardzo ładnie skrytykować teorię keynesizmu, tak jak to robi Riesman w kapitalizmie. Natomiast tutaj ta analiza pozwala nam pokazać przy stałej podaży pieniądza, że stopa procentowa jest tak naprawdę negatywnie, znaczy jest inaczej, jest skorelowana negatywnie wobec długości procesu produkcji. To znaczy im stopa procentowa jest niższa, tym długość procesu produkcji w kategoriach osiągania strumieni pieniężnych, tym długość jest krótsza. Czyli pozytywnie skorelowana, tak? Jak to można tłumaczyć? No mianowicie w bardzo prosty, matematyczny sposób. To jest po prostu, okazuje się, że można matematykę w szkole austriackiej stosować całkiem skutecznie. Otóż, jeżeli zakładamy stałą podaż pieniądza, czyli jak gdyby to pole pod krzywą, którą mamy narysowaną i nie mamy początku w zerze, bo nie możemy mieć początku w zerze, bo tak naprawdę zaczynamy od wydatków inwestycyjnych jakichś, no to okazuje się, że stopa procentowa określa poziom nachylenia tej krzywej, czyli tych strumieni wydatków. No jeżeli ta stopa jest odpowiednio wyższa, no to ten proces jest dłuższy jak gdyby, tak? Jeśli ta stopa się obniża, no to jak gdyby wciąga w tę przestrzeń strumieni wydatków w stadia bliższe konsumpcji i skraca okres oczekiwania na zwrot z inwestycji przy podnoszących się stopach procentowych. No tłumaczyć to można w bardzo prosty sposób. Jak mamy ograniczoną po prostu podaż pieniądza, no to w momencie, w którym na przykład stopa procentowa jest mniejsza, obniża się, to marginesy cenowe się muszą zmniejszać. A ponieważ podaż pieniądza jest stała, no to jak zmniejszają się te marginesy cenowe, to ten długość oczekiwania na stopy zwrotu, czy długość oczekiwania w ogóle na zwroty z inwestycji staje się krótsza. W momencie, gdy stopa staje się większa, no to jak gdyby to dyskontowanie jest jak gdyby większe, więc zaczynamy w trochę wcześniejszym punkcie od mniejszej sumy, skoro stopa jest wyższa. To jest prosta prawidłowość matematyczna, którą też można tłumaczyć w sposób ekonomiczny. Co my tu dalej mamy? Ta analiza, to za chwilę jeszcze, a propos technologicznych zmian. Przy tej analizie też warto zwrócić uwagę na to, że zwiększenie oszczędności, czyli redukcja konsumpcji, zredukowanie konsumpcji i zwiększenie oszczędności powoduje wydłużenie procesu produkcji, czyli tak jak opisywał to Bombaber, bo jeżeli ta konsumpcja zostaje zredukowana, tutaj zmieniliśmy tylko jedną zmienną, prawda? Bawiliśmy się jedną zmienną, bo zastosowaliśmy ceteris paribus wobec wszystkiego innego. Ale zwiększenie oszczędności, obniżenie konsumpcji sprawi, że częściowo uwolnione zasoby właśnie będą się przesuwać we wcześniejsze stadia. Ale obniżanie się stopy procentowej w wyniku zwiększenia tych oszczędności będzie działać jako amortyzator, bo będzie ciągnąć strukturę produkcji w drugą stronę. Czyli mimo, że wpływ oszczędności jest rzeczywiście zauważalny, większy strumień oszczędzania powoduje wydłużanie, jak gdyby zgromadzenie większego kapitału i większego strumienia wydatków na rynku inwestycyjnym, o tyle obniżanie się stopy procentowej w wyniku wzrostu oszczędności oznacza zmniejszanie się marginesów cenowych, czyli jak gdyby wciąganie tego trapeza w stronę bardziej konsumpcji, obniżania marginesów cenowych. Więc ta analiza może być bez problemu stosowana dzięki temu, że jest to analiza pieniężna. Przy zmianach technologii się w ogóle nie martwimy zmianami technologicznymi. Skupiamy się na stadiach poszczególnych procesów produkcji i na podziale pracy między przedsiębiorcami. Jakie mamy tutaj wnioski w tych trapezach? No tak jak powiedziałem, redukcja konsumpcji i wzrost inwestycyjnych oszczędności prowadzą do wydłużenia monetarnej długości procesu produkcji. Jakbyśmy sobie narysowali taki trapez. Przykład w ten sposób. Albo i tak, albo i nie. To jak gdyby, załóżmy, że redukujemy konsumpcję, no to gdyby stopa procentowa była na przykład taka sama, czyli nachylenie jest to samo, to następuje oczywiste
wydłużenie w taki sposób, prawda? No, ta konsumpcja jest odpowiednio niższa, a te strumienie pieniężne muszą gdzieś wylądować, to jest część wspólna, więc one lądują akurat gdzieś tutaj, więc proces staje się dłuższy. Natomiast stopa procentowa odpowiednio może zareagować i reaguje na to, że są wyższe oszczędności, jest obniżona, nachylenie staje się inne. I teraz pytanie, jak bardzo jest elastyczny rynek kredytu na, czy rynek czasowy, jak to odwiedzi lubią mówić, jest, jak bardzo jest elastyczny na zmiany wiążące się zmiany wiążące się ze wzrostem oszczędności. Być może jest na tyle elastyczny, że stopa tak się obniży, że proces i tak będzie krótszy. I to, co zostanie uwolnione w tym miejscu, podniesie marginesy cenowe na tyle, na tyle dalekich stadiach, że te stadia, jak gdyby suma summarum, staną się krótsze. Oczywiście inna ważna sprawa, taka też do przeanalizowania na przyszłość, mimo tego, że bezwzględnie czas, w wyniku tego, że spada stopa procentowa, presja na stadia produkcji jest taka, żeby je skracać, mimo tego, że tak się dzieje, to następuje i tak pewnego rodzaju relatywne przesunięcie. Co to znaczy, że mimo, że w tym nawet czerwonym scenariuszu, mimo, że jak gdyby suma summarum wszystkie monetarnie, oczywiście monetarnie procesy produkcji stają się krótsze, to i tak ze względu na to, że są podniesione marginesy cenowe, podnoszą się ceny dóbr kapitałowych, podnoszą się ceny dóbr wykorzystywanych na wcześniejszych stadiach i relatywnie i tak te wcześniejsze stadia są faworyzowane wobec późniejszych. Mimo, że absolutnie czas się skraca, to i tak więcej zasobów idzie na wczesne stadia. To widać z tej zmiany, że po prostu coś jest tutaj uwolnione, a coś i tak musi trafić w stadia relatywnie dalsze, jak gdyby, znaczy wcześniejsze. Tak? Mimo, że suma summarum długość procesu produkcji może być krótsza w wyniku mocnej zmiany stopy procentowej. Więc mamy te dwa wpływy. Wzrastają oszczędności, wydłuża się struktura produkcji, zmniejsza się stopa procentowa. To taki efekt amortyzujący, który nawet momentami może przebić ten efekt wydłużający wzrostu oszczędności. Tak więc zmniejszona stopa działa jak amortyzator, zmniejsza wydłużenie procesów lub nawet może prowadzić do ich skrócenia. I to, co powiedziałem, następuje relatywne przesunięcie zasobów i tak w monetarnie dalsze stadia, ale nie dłuższe. One nie są dłuższe, ale są dalsze relatywnie wobec tego, co jest w stadiach bliższych konsumpcji. Źródło efektów Cantillona. Mises w 1912 roku, w książeczce już trochę starej, nieaktualnej, jeśli chodzi o współczesne instytucje systemu bankowego, ale aktualnej, jeśli chodzi o teorię pieniądza w dużej mierze, chociaż część tej teorii pieniądza została przez niego poprawiona w ludzkim działaniu. Podkreślił, że ceny zależą tak naprawdę od dwóch rzeczy. To znaczy zależą od subiektywnych preferencji posiadaczy gotówki i od pewnych ograniczeń obiektywnych, czyli budżetowych, od tego, ile pieniądza posiadamy w portfelu czy na depozycie. I te dwa efekty tak naprawdę decydują o poziomach cen na różnych rynkach. A więc w pewnym sensie same efekty Cantillona nie mogą być interpretowane jako... znaczy nie można tylko patrzeć na wzrost podaży pieniądza przy analizie efektów Cantillona. Prosty taki łopatologiczny przykład. Możemy wydrukować pieniądze i na przykład włożyć je do szuflady. Tak? Zmiana... Prawdopodobnie taka decyzja nie wpłynie w żaden sposób na rynek, że wydrukowaliśmy pieniądze, włożyliśmy je do szuflady. Zawsze nowa podaż pieniądza czy zmienione ograniczenia budżetowe muszą jeszcze łączyć się z jakimiś zmianami w preferencji posiadaczy gotówki. A więc samo zwiększenie podaży pieniądza jak gdyby nie musi wystarczyć do wywołania efektów Cantillona. Zawsze jest ten efekt towarzyszący. Nie bez znaczenia są preferencje podmiotów i ich zachowania. Dlatego efekty Cantillona w pewnym sensie występują zawsze, nawet przy stałej podaży pieniądza. Można dojść do takiej konkluzji, bo skoro tą siłą sprawczą ważną są preferencje ludzi, no to w pewnym sensie, ponieważ ciągle zmieniają się preferencje nawet przy stałej podaży pieniądza, efekty Cantillona są obecne nawet jeśli podaż pieniądza nie rośnie. Krótko mówiąc, efekty Cantillona to jest tak naprawdę inna nazwa na mikroekonomiczne zmiany systemu cenowego. W odpowiedzi na zwiększenie podaży pieniądza bądź nie. Te z,
trochę łącząc te dwa osobne zagadnienia, wydawałoby się, już na koniec, jak to się ma do teorii cyklu koniunkturalnego, czy do teorii makroekonomicznej. Mianowicie, nie można doszukać się niestabilności makroekonomicznej w samej ekspansji pieniądza. I tym bardziej nie można się doszukać po prostu mówiąc o tym, że mamy wzrost podaży pieniądza, który trochę działa jak wzrost oszczędności, obniża stopy procentowe i w jakiś sposób zakłóca strukturę kapitałową. Nie jesteśmy w stanie tego a priori stwierdzić. Po pierwsze dlatego, że wpływ efektów Cantillona nie jest jednoznaczny a priori. Nie wiemy dokładnie, jak one działają w konkretnych rozwiązaniach instytucjonalnych. A po drugie, nie mamy akrystycznego powodu, żeby uważać, że struktura pod wpływem zwiększenia podaży pieniądza zwiększy się dokładnie w taki, a nie inny sposób, struktura produkcji. Więc nie można się też doszukać niestabilności makroekonomicznej w samej długości procesów produkcji. I to temat do przyszłych analiz. Niestabilność na przykład makroekonomiczna, ja jestem zwolennikiem tej teorii, wynika przede wszystkim z efektów Cantillona, które przymusowo eksternalizują koszty. W taki, a nie inny sposób. Znaczy takie, które nie są rezultatem zmian własnościowych wynikających z dobrowolnych kontraktów, tylko są rezultatem tworzenia instytucji, które prowadzą do asymetrii własnościowej. Tak, że tak naprawdę źródłem problemów nie jest asymetria informacji, tylko asymetria własnościowa. Jak to działa, też nie stwierdzimy tego ex cathedra a priori, też musimy dokładnie przeanalizować, jak ta asymetria własnościowa i eksternalizacja kosztów przymusowo na innych ludzi działa. Też to analizujemy, dokładnie przyglądając się wybranym instytucjom. Więc trochę mój referat jest takim płaczem o analizę empiryczną, tak, o przestudiowanie tego, jak takie inne rozwiązania prawne wpływają na zachowania podmiotów rynkowych. Podsumowanie. Już? A tak, już. 16:05. Efekty Cantillona są wśród nas. Ich wpływ na strukturę produkcji nie jest jednoznaczny. Po pierwsze, sam ich opis w takich opracowaniach popularnych, a potem też powielany w jakiś sposób w opracowaniach bardziej fachowych, no nie jest zawsze przedstawiany w pełnym świetle, powiedzmy. Podejdźmy do tego przyjaźnie. I nie sposób dokładnie przeanalizować szkodliwości samego przyrostu pieniądza w pełni a priori. Nie mogłem sobie odpuścić, że będzie rząd jak zawsze nawala, mimo że tego w ogóle nie dowiodłem, ale sobie i tak powiem. Więc hura. I dziękuję Państwu i zapraszam do komentarzy i pytań. Karol? Ja nie zrozumiałem, co chodzi z tą eksternalizacją kosztów i asymetrią własnościową. Znaczy ja rozumiem, że to jest, że to trzeba zbadać empirycznie, ale ja nie zrozumiałem tej idei. Także byśmy ten ostatni punkt, który jest chyba jedynym pozytywnym wnioskiem w Twojej prezentacji. Jeszcze raz powiedzieć to, to jest ciężko. Znaczy mam powtórzyć, co powiedziałem? Nie, powiedzieć to jeszcze lepiej. Aha. Okej. Znaczy, w najprostszy sposób moral hazard, tak, to jest asymetria własnościowa. Sytuacja, w której, to znaczy moral hazard, czyli ta pokusa nadużycia, jest interpretowana przez mainstream jako asymetria informacji często. Że gdyby to, że mamy pokusę nadużycia, wynika z tego, że wiemy coś więcej niż ktoś inny, kto wchodzi z nami w transakcję, jak gdyby wykorzystujemy jego niewiedzę lub zmuszamy go do czegoś, jakby wtedy powiedział Hayek. Natomiast można pokusę nadużycia też interpretować w kategoriach asymetrii własnościowej w tym znaczeniu, że na przykład łopatologicznie znowu, ty zaczynasz proces inwestycyjny i dostajesz odpowiedni parasol ochronny ze strony państwa. To jest asymetria własnościowa, dlatego że nie musisz zbierać kapitału potrzebnego na swoją inwestycję na rynku,
Znaczy też zbierasz, ale bezpieczeństwo tej inwestycji z twojego punktu widzenia jest na przykład gwarantowane pieniędzmi podatnika. To jest asymetria własnościowa w najprostszym wyjaśnieniu, jakie mi przychodzi do głowy. Ma to sens? To bezpośrednio z pieniądzem. Tak? Jakiego rodzaju asymetrię własnościową można powiązać z ekspansją monetarną? Bank centralny. Asysta banku centralnego. Bank centralny sprawia, że banki komercyjne są strukturalnie zależne, nie aż tak, bo mamy przyczynek międzybankowy, są strukturalnie zależne od instytucji państwowej, która ma monopol na kreowanie płynności i pieniądza. Są marginesy ryzyka, są marginesy wyceny ryzyka, tak jak pokazywał to Juliusz w swoim wykładzie, ale są tylko pewne marginesy w pewnym korytarzu. Bank centralny zaprasza do swojego korytarza, ale to on ten korytarz buduje i określa jego warunki brzegowe. I to, co w nim płynie, czyli państwowy pieniądz. Michał? Tak, nie chciałem się odnieść do tej asymetrii własnościowej. Czy nie jest tak, że na przykład zmiany w strukturze podatkowej, tak, o czym pisał na przykład Hayek, mogą prowadzić do tak poważnych zaburzeń w strukturze produkcji, które mogą być źródłem cyklu koniunkturalnego? I jeżeli tak, to czy empirycznie badając to, analiza input-output jest przydatnym naszym pewnym pierwszym? A moje drugie pytanie, to analizując poziom cen, czy nie uważasz, że korzystne przy analizowaniu poziomu cen jest uznanie potrzebne? Znaczy ja znam odpowiedź na to pytanie. I jeszcze jedna rzecz, oczywiście chciałem pogratulować, że nie popełniłeś ani jednego błędu, podmieniając nazwisko Hayeka. Okay. Dziękuję za trójkę. Pierwsze już zapomniałem, drugie będę pamiętał. Pierwsze było o... zmiany w strukturze... Podatki. Ja powiem tak. Co to jest cykl koniunkturalny? I jak ustalimy, co to jest cykl koniunkturalny, to odpowiem na twoje pytanie. Jeżeli uznajemy, że cykl koniunkturalny to jest coś, co jest spowodowane polityką pieniężną i masowymi błędami wywoływanymi przez błędną politykę pieniężną, to nie. Jeśli uznamy, że cykl koniunkturalny to jest jakaś fluktuacja wynikająca z masowo popełnionych błędów przez przedsiębiorców, to jak najbardziej. No właśnie, input-output. Może, nie wiem. Nie widziałem żadnego opracowania, które by było jakoś przekonywujące. Ale jak to można by było zrobić, twoim zdaniem? No, powiedz na przykład, jeżeli pokazując przepływy od konkretnych sektorów do innych sektorów, uzależniając to od na przykład polityki monetarnej. Oczywiście problem jest taki, że dane znajdujące się w tabelach input-output to są dane roczne. Natomiast polityka monetarna może się w trakcie roku zmienić gwałtownie. To jest bardzo duży przykład. Być może. Są co 5 lat publikowane, więc to jest zupełnie. Jest to nagrywane, więc powiem źle. I dlatego dla Polski nie można zrobić tego typu badań, ale wydaje się, że to jest bardzo obowiązująca linia research, jeżeli chodzi o empiryczne podejście do. A nie, już chyba, tak, nie, wydaje mi się, że to może być dobry pomysł, szczególnie jeśli ta analiza input-output będzie podbudowana na przykład takimi spostrzeżeniami jak interest rate sensitivity na przykład, nie? Czyli wpływ danej branży na zmiany stopy procentowej, to tak, jasne. Zresztą chyba nawet ktoś, był taki tekst w Review of Austrian Economics chyba nawet opublikowany, nie? W Empirical Evidence for Austrian Business Psychotheory. I wydaje mi się, że tam jest chyba też analiza, albo może się mylę. Znaczy tam nie ma to jest interesowane. Ale podobna idea jest mniej więcej, nie? Tylko po prostu z innych danych trzeba by było korzystać. Ale myślę, że tak. Ja jestem za wykorzystaniem danych, o ile się ich nie torturuje, tylko traktuje z szacunkiem. Widzę się tylko równanie Fischera. Równanie Fischera. Ale co z nim ma być? No z analizą poziomu ceny. Powiedziałeś, że zależą od subiektywnych i podaż pieniądze. No sprawę te subiektywne preferencje można rozumieć jako właśnie zmiany w popycie na dobra i inne dobra, czyli pieniądz na przykład. I rozumieć jako zmiany w velocity, czyli szybkości wymiany pieniądza. Oczywiście szybkości w cudzysłowie. Nie zostać posłuszanym od niebycia. Ale po co my to chcemy użyć? Bo co nam to ma dać? Lepsze pedagogiczne narzędzie? Dydaktyczne celach jest lepsze od tego, co zaprezentowałeś.
Ja nie lubię równania Fischera, ale to znaczy lubię je. W sensie takim, że... Ale chodzi o tautologię Fischera, tak? W sensie, że nie wiem, pieniądz wydawany musi być równać pieniądzowi otrzymywanemu. No, na takim ogólnym poziomie tak, ale w momencie, gdy stosujemy to do analizy empirycznej, w takim znaczeniu, że mierzymy na przykład podaż pieniądza, próbujemy wyliczać szybkość obiegu, bierzemy dochód nominalny albo nawet realny z poziomem cen, to jest dosyć śliska sprawa i to do tego bym podchodził bardzo sceptycznie, takiego wykorzystania. A do samego pedagogicznego wykorzystania, no to tak, no ale tak samo można powiedzieć o krzywych obojętności. Też można na nich coś pokazać w jakiś sposób, ale drugie tyle potem trzeba czasu spędzić na tłumaczeniu, dlaczego to nie jest do końca dobry pomysł. No i tak samo z równaniem Fischera. Staszek? Tam pytanie. Tam mówiłeś w tym momencie, że przy tym całym filianowskim podejściu, jak przeschodzą te strumienie, przesuwają się w lewą stronę na osi, to one są przechodzą do dalszych, ale nie dłuższych. I muszę powiedzieć, że nie do końca rozumiem, co przez to masz na myśli. Relatywnie dalszych. Okej. Okay. Relatywnie wcześniejszych. Okej. Okay. To jest lepsze określenie. Chodzi o coś takiego. No tak, 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 tak. Znaczy chodzi o to, że mniej zasobów będzie, znaczy mniejsze strumienie pieniężne będą w stadium bliższym konsumpcji. Nawet jak się nam skróci. Tak, jak się nam skróci, to część i tak będzie uwolniona z ostatnich stadiów i ona nie pójdzie w stadia wcześniejsze, ale i tak jak gdyby pójdzie w dalsze wobec tego, co było wcześniej. Ma to sens? Że jak gdyby to, dlatego powiedziałem relatywnie, czyli jak gdyby bezwzględnie jest skrócenie, ale i tak to podniesienie wszystkich marginesów cenowych, takie wyszczuplenie całego tego trafienia. Długość jest kwestią empiryczną, a i tak siłą rzeczy musi to przepchnąć gdzieś tak, dalej. Tak, tak, bo jak gdyby jest niższa konsumpcja, więc i tak jest faworyzowanie okresu, jest faworyzowanie dłuższych etapów pieniężnie. Dłuższych wobec tylko samego punktu startowego, czyli konsumpcji. Jest większe MV we wcześniejszych niż... mimo, że te wcześniejsze są bliżej tych końcowych. Suma summarum, tak? No, na tym trapezie to dobrze widać, tym o co ostatnio narysowałem. Że... To jest to jakiś taki bardziej, że tak powiem, życiowy przykład. Patrz, okay. Empirycznie można wskazać takie stanie produkcji. Empirycznie. Jakbyśmy mieli na przykład zboże, mąkę, chleb, powiedzmy trzy etapy, to jak gdyby jak mamy redukcję konsumpcji, mniejszą konsumpcję, to mamy więcej zasobów, które przeznaczamy na inwestycje, ale jeśli stopa się radykalnie obniży, to te zasoby nie pójdą jak gdyby wcześniej jeszcze przed zboże, tylko pójdą już na mąkę. No. Mógłbym wymyślić łańcuch 10, tak? To by było bardziej realistyczne. Jakbym wymyślił 10 stadiów, na przykład 10 stadiów, tak to było 10 stadiów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutaj 10 to jest konsumpcja, no to jak gdyby z 10, 9 stadium jest uwolnienie środków, i mimo, że cały proces może być krótszy, że już na przykład nie zaczynamy od trójki, tylko od czwórki, to i tak więcej zasobów idzie na to wcześniejsze, bo na 99 jest mniej, a więcej idzie na 6-7. Pieniężnie. Czyli jest kwestią empiryczną, w związku z tym, czy na przykład polityką monetarną na przykład przypadkiem się nie poprawi sytuacji gospodarczej.
Teoretycznie. To znaczy? Ex post, tak? Czy się zdarzy tak, że nie wiem, że państwo wynajdzie lek na raka przypadkiem, tak? No to tak tam się układa ten trapez, że przechodzą strumieniem do tej twojej mąki i następuje tam jakaś taka... Słuchaj, bo ja troszkę tego nie do końca rozumiem. I jak to się wszystko zachowuje? Wtedy spada nam nominalna konsumpcja, tak? Mhm. Ale to jest nominalna konsumpcja. Mhm. Nominalna. I realna. Realnie ona zostaje... Czuć już realna konsumpcja nominalna. Tym, że jedna jest realna, druga nominalna. Czyli jedna jest z uwzględnieniem siły nabywczej, druga nie, tak? Albo relatywnie wobec całego strumienia wydatków. I potem wydajesz więcej na ten czynnik produkcji do tego, na co wydajesz mniej na konsumpcję. I troszeczkę zaczynam się mówić. Dlaczego? No rosną agregatowo, nie wiem, na przykład... Podnoszą się ceny akcji, podnoszą się ceny aktywów finansowych, wpływa to na rynek ostatecznie czynników to produkcji. Diamanty. Tak, dokładnie o to chodzi. Tak. Znaczy marże. No marże rozumiano jako stopa zwrotu, stopa procentowa. W szerokim rozumieniu, tak? Bo przy tym procesie zmiany jest cały czas arbitraż, czyli są na przykład firmy, które będą osiągać wyższe marże. W wyniku dostosowania przedsiębiorcy, tak? Więc to nie jest tak, że jak jest obniżona stopa, to przedsiębiorcy mniej zarabiają, nie? Którą mamy godzinę? Jeszcze jakieś uwagi, komentarze? Tak, czy ktoś robi... Może wiesz, czy ktoś robi badania empiryczne stricte z struktury produkcji? Jakakolwiek instytucja na świecie? W tym ujęciu. Jakimkolwiek. Nie, jakimkolwiek. Ja No głos coś tam zbiera, nie? Nie. Są tabele, czy funkcje, czy tabele input, a po prostu trochę się robi takich rzeczy. Trochę jest tak prosto, ja sobie po szczycie, ale... Analiza struktury gospodarczej. Jak najbardziej. Zaczynam od Stanów Bureau of Economic Analysis, która zajmuje się też tworzeniem tych tablic, które ja ściągam na serwis internetu. I tam są dane roczne dotyczące przepływu pomiędzy poszczególnymi gałęziami i zatrudnienia produkcji i wykorzystania siły roboczej w konkretnych różnych sektorach. Więc coś takiego jest, ale nie przeprowadza jakby analizy ujęcia austriackich. Dlatego nam się też to jest taki dobry szansa na research. Ale trochę byłoby to karkołomne, bo by było to na przekór argumentu kalkulacyjnego Misesa, prawda? Bo gdybyśmy chcieli analizować, jak rozumiem, austriackie, to by uwzględniało analizę poszczególnych stadiów, ich powiązań i na przykład stabilności powiązań między stadiami i jak gdyby koordynacji między stadiami przejścia płynnego, nie wiem, z pierwszego do drugiego, trzeciego do dziesiątego stadium. Ale gdybyśmy mogli coś takiego zrobić, to znaczy, że moglibyśmy a priori planować gospodarczo w pewnym sensie. No, to już są jakby dane roczne, tak, zebrane później. To nie mamy tych danych wszędzie. I te zależności pomiędzy tymi sektorami pewnie też nie są stałe. Więc to trudno jest stwierdzić, że jeżeli historycznie polityka monetarna sprawiała rozwój sektora A, który przez swój rozwój sprawiał, że wydatki na dobra sektora B zmniejszyły się o 10%, no to można stwierdzić, że to nie jest jakaś stała relacja. Zdarzy się, że zmieni się też technologia. No słusznie, rzeczywiście. Łukasz? Jeszcze chciałem zapytać, na końcu, że jest ten aspekt jakościowy, tak? Tak, to był taki... To jest w przypadku zwiększenia podaży pieniądza to samo, co efekty dystrybucyjne, czy to jest coś innego? To jest powiązane, ale nie musi być, bo asymetria własnościowa może wystąpić na przykład w przypadku tylko samych gwarancji. Na przykład asymetrią własnościową są ubezpieczenia depozytów państwowe wszystkich przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To już jest asymetria własnościowa, mimo że... W przypadku utraty pieniądza czy zwiększenia podaży pieniądza efekt redystrybucyjny można by nazwać... Skutkiem asymetrii własnościowej.
skutkiem asymetrii własnościowej. Na przykład zwiększenie ilości złota w obiegu... Nie, odwrotnie, to czy efekt redystrybucyjny powodowałby asymetrię własnościową? Nie, właśnie nie. Bo skąd się wziął efekt redystrybucyjny? Na przykład z monopolu pieniądza. Tak, a monopol pieniądza jest asymetrią własnościową, a na przykład jak jest system standardu, gdybyśmy mieli system standardu złota, załóżmy na wolnym rynku, no to wydobycie nowego złota jest poddane rygorowi kalkulacji, trzeba zgromadzić kapitał, odciągnąć czynniki produkcji na wydobycie złota i jak gdyby pojawiały się pewne efekty dystrybucyjne, a nie redystrybucyjne, bo to jest część rynku, pojawiały się efekty dystrybucyjne wynikające z wydobycia złota, ale nie ma asymetrii własnościowej. Pytanie jest takie, że nie rozumiem za bardzo tej asymetrii własnościowej. Czy to może chodzić o coś w rodzaju wyścigów o zasoby? Coś takiego jak wydaje się wszystkim przedsiębiorcom, że stać na ten kolejny przed produkcji, wyruszają do hurtowni, że to tylko większość może kupić, a Paweł zostaje na lodzie. To, że doszło do jakiegoś transferu siły nabywczej od tego, co zostaje na lodzie do Nie. To by było jak gdyby sektor błędów, tak? Wywoływany takim jakimś czynnikiem, który chcemy przeanalizować. Nie. Asymetria własnościowa jest dużo prostsza. Może to moja wina, że w ogóle użyłem tego terminu. Chciałem trochę na przekór asymetrii informacji użyć innego terminu i wymyśliłem go akurat w trakcie mówienia. Ale asymetrią własnościową, no nie wiem, jest na przykład PKP. Sytuacja z PKP to jest asymetria własnościowa. Dotowany z budżetu spółka państwowa mająca monopol. Poczta Polska to jest też asymetria własnościowa. Mająca monopol na dostawę dostarczanie pewnego typu przesyłek. Jak gdyby asymetria własnościowa to jest sytuacja, w której państwo czyni kogoś przymusowo współwłaścicielem środków kogoś innego. W taki, a nie inny sposób. Czyli na przykład nakładając podatki na jednych, redystrybuując im drugim. Czyli na przykład tworząc monopol państwowy na produkcję pieniądza i dzieląc się rentą menniczą z na przykład bankami komercyjnymi. To, nie, to bezpośredniego związku z samymi trapezami mieć nie musi. Bardziej chodziło mi o to, że wziąłem to tradycyjne rozumienie, bo tak jak Karol powiedział, to było bardziej dziurawienie sera w tej tradycyjnej teorii Hayeka. Że po prostu mamy tę historię, że zwiększa się podaż pieniądza w obiegu, to powoduje zmiany dochodowo-cenowe i powoduje wydłużanie się procesu produkcji. Czyli system pieniężny powoduje pojawienie się niestabilności makroekonomicznej. I ja jak gdyby dwoma stronami tego argumentu się zająłem, bo jak Hayek powiedział, cytując też samego Misesa, cykl koniunkturalny jest powodowany przez zmiany pieniężne i konstytuowany przez zmiany realne. I jak gdyby dwoma elementami się zająłem, bo pokazałem, że jak gdyby same zmiany pieniężne niekoniecznie muszą cokolwiek powodować tutaj w taki sposób, jaki sugeruje Hayek. Efekty realne się wcale nie konstytuują tak, jak sugerował Hayek, dlatego że struktura produkcji zachowuje się inaczej, niż by chciała. W pewnym sensie to były dwa referaty w jednym, ale ja zawsze mam takie ciągotki, więc proszę o wybaczenie. Jeżeli chodzi o zasadę częstkową, gdzie kilka osób ma tytuł prawny do jednej i tej samej rzeczy? Na przykład, jeżeli uznamy, że rezerwa cząstkowa jest naruszeniem praw własności. No. To bym od razu miał drugie pytanie, jakbyś mógł wyjaśnić, w jaki sposób podatki mogą powodować cykl. Nie wiem, to musielibyśmy się zastanowić. Być może jest to mało prawdopodobne, ale... czy polityka fiskalna... Słucham? Raz na pewno by się łatwo udało. Spenalizować konsumpcję, wciągnąć ludzi w inwestycje, a potem odwrócić. Albo długookresowy cykl koniunkturalny, demograficzny na przykład. To chodzi o samą ich zmienność. Bo tak naprawdę ciągłe zmienianie podatków tak. Mogłoby mieć taki efekt, natomiast jeśli... Podatki są niezależne jak poziomie, ale względnie stałe, no to nie wprowadza żadnego zaburzenia, tak? Tak. Nie wiem, 30-40% nawet, ale wiedzą, że będą te płacić za 2-5 lat, tak? Podatek rodzina na swoich podjęciach, bałem się na nieruchomościach. O, to mógłby być dobry przykład. Tylko, że to co mówi Arek, no potrzebowalibyśmy jakiejś, i to co Pan powiedział, potrzebna była jakaś zmienność rzeczywiście, tak? Że na przykład za rozpoczęty projekt rodzina na swoim, a potem zakończony niespodziewanie albo z przyczyn fiskalnych zredukowany w całości.
nie? Czy jakiś element zmiany musi wystąpić. Samo obciążenie podatkiem raczej cyklu w takim rozumieniu sektora błędów by nie wywołało, tak jak mówisz. Niepotrzebne byłyby niespodzianka, luka soska jakaś tak, nie? Nagłej zmiany polityce. Jeszcze nie ma już pytań, to sugeruję jeszcze pytania na panel, który się zacznie za niecałe pół godziny. Jeszcze zachęcam do pisania i oddania tutaj gdzieś położenia na biurku. Jak ktoś nie chce pokazywać twarzy, to może po cichu położyć, ja nie będę tutaj stał. A w międzyczasie zapraszam na trochę dłuższą przerwę kawową i zapraszam ponownie na za 15:05. Dziękuję.